nie ma ludzi bardziej zacofanych czy zepsutych niż potomkowie Moaba. Nie uznają oni, że istnieje Bóg, więc tylko jeśli będą mogli być podbici, jeśli będą mogli kochać Boga, jeśli będą mogli Go chwalić, te fakty będą dowodem podboju. W końcu powiesz, jesteśmy przeklęci, jesteśmy potomkami Moaba, nie możemy tego zmienić, ponieważ tak zarządził Bóg. Lecz nasze życie i wiedza mogą się zmienić, a my stanowczo chcemy zadowolić Go. Choć nie jesteście Piotrem, możecie żyć na wzór Piotra i nieść świadectwo jak Hiob i Piotr. Takie jest najlepsze świadectwo. W końcu powiesz, nie jesteśmy Izraelitami, lecz opuszczonymi potomkami Moaba, niegodnymi Bożych błogosławieństw. W końcu powiesz, jesteśmy przeklęci, jesteśmy potomkami Moaba, nie możemy tego zmienić, ponieważ tak zarządził Bóg. Lecz nasze życie i wiedza mogą się zmienić, a my stanowczo chcemy zadowolić Go. Jesteśmy Piotrem, kimś o takim charakterze. Nie jesteśmy Hiobem, nie mamy nawet stanowczości Pawła. Nie możemy nawet poświęcić się Bogu, tak jak zrobił to Paweł. Lecz mimo to Bóg dziś nadal nas podnosi. Musimy więc zadowolić Boga i tego chcemy. Choć nie starcza nam charakteru, nadal mamy tę stanowczość. W końcu powiesz, jesteśmy przeklęci, jesteśmy potomkami Moaba, nie możemy tego zmienić, ponieważ tak zarządził Bóg. Lecz nasze życie i wiedza mogą się zmienić, a my stanowczo chcemy zadowolić Go.